wsparcie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury służącej mieszkańcom małych miejscowości to jeden z najbardziej istotnych zakresów pomocy finansowej przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznaczonych na wsparcie inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych skorzystały dotychczas 83 wielkopolskie gminy oraz 18 powiatów. Dofinansowanych zostało 189 projektów na kwotę 135 milionów złotych. Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 chętnie sięgają również po środki przeznaczone na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Gmina Rychwał realizuje wiele zadań w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To właśnie dzięki tym środkom staramy się podnieść standard naszych mieszkańców. W ramach tych środków realizowane są zadania drogowe, wodno-kanalizacyjne. Jedno z ważniejszych zadań, które zostało zrealizowane, to jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich. To właśnie tutaj również dodatkowo została wybudowana studnia awaryjna głębinowa. Również zostały zrealizowane zadania drogowe. Na 5 zadań drogowych na 23 miejscowości w gminie Rychwał właściwie one w znacznym stopniu poprawiły jakość. Ostatnie w tym roku będzie zrealizowane i na pewno w miesiącu grudniu mieszkańcy już będą z tego korzystać. Gmina Kiszkowo w ramach PROW 2014-2020 zrealizowała 3 inwestycje drogowe. Na jednej z tych inwestycji się znajdujemy, to jest połączenie miejscowości Głębokie i Sławno. Druga inwestycja łączy 3 miejscowości, Turostówko pierwsze, Turostówko drugie i Dąbrówkę Kościelną. A trzecia inwestycja zrealizowana została w celu połączenia 3 miejscowości Rybieniec, Olekczyn i Łagiewniki Kościelne. Łącznie ponad 8,5 km nowych dróg. Pozyskaliśmy również środki w ramach działania PROW 2014-2020 na kanalizację i wodociągowanie miejscowości Berkowo. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwia dofinansowanie budowy podstawowej infrastruktury technicznej na terenie gminy Przygodzice. Ponad 4-milionowa dotacja umożliwiła wybudowanie 3 dróg o łącznej długości ponad 6 km. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zbudowaliśmy też przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację sanitarną oraz wyposażyliśmy budynek oczyszczalni ścieków. Efekty ekologiczne i rzeczowe są ogromne, co ma niemały wpływ na środowisko naturalne i poziom życia mieszkańców. Do końca sierpnia 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego zakontraktował na tego rodzaju zadania kwotę 153,8 milionów złotych, przyznając pomoc na realizację 123 inwestycji. Beneficjentem tych funduszy jest 79 gmin oraz 18 spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażany przy udziale samorządu województwa wielkopolskiego to bardzo ważne źródło finansowego wsparcia dla gmin i powiatów w naszym regionie. Dzięki temu udało się wybudować wiele kilometrów nowych dróg lokalnych, wiele kilometrów nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Program został wydłużony o 2 lata, dlatego do 2022 roku zamierzamy ogłosić nowe nabory wniosków zarówno na drogi, jak i na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel 50 milionów euro, co pozwoli na zrealizowanie od kilkudziesięciu, nawet do kilkuset nowych projektów w naszym regionie.